Dzień dobry, witam wszystkich. Wybrałem się do lasu. Chciałem wam zaprezentować i pokazać mój nowy zestaw przetrwania, jaki zaktualizowałem. Rok temu możecie zobaczyć na jednym z pierwszych moich filmów mój zestaw. Przerobiłem trochę mój zestaw, dorobiłem taką fajną pochewkę do noża NS1. Pan Grzesiu, oczywiście takie saszetki, w sumie to są do pochwy, dorabia, ale ja zrobiłem to samodzielnie, pokażę wam, jak to wykonałem i od razu wam pokażę mój zestaw przetrwania, który znajduje się przy moim głównym nożu, teraz survivalowym, NS1, i porównamy, znaczy może nie porównamy, możecie zobaczyć film, jeden z tych moich pierwszych, jakie wstawiałem na YouTubie, i zobaczyć, co zmieniło się pomiędzy moim pierwszym zestawem a tym aktualnym, który teraz posiadam. Tak więc zapraszam do oglądania. Tak wygląda mój zestaw przetrwania, który znajduje się przy nożu NS1. Dorobiłem sobie taki zasobnik, to jest na granat firmy Miltek. Pan Grzesiu na swojej stronie robi już to od razu, można u niego zamówić i taką pochewkę dorobi do noża. No ale ja nie pomyślałem o tym i dorobiłem sobie samodzielnie, jak widzicie, poskręcałem ją na takie nity. I mam tutaj w swojej takiej saszetce zestaw przetrwania. Dorobiłem nowego laniarda z takimi czochami, fajnie wygląda. No jest mega ciężki, ciężki nóż, no ale bardzo praktyczny. Dobra, no to przejdziemy do części głównej filmu. Pokażę wam, co znajduje się w środku tego zasobnika. Ten zasobnik dorobiłem sobie samodzielnie. I zasobnik składa się z takich dwóch komór. Zaczniemy może od takiej głównej komory, która jest rozpinana na zamek. I znajduje się w tej komorze apteczka. Bo według mnie apteczkę warto mieć w takim zestawie przetrwania przy nożu. Mamy ostre narzędzie, to nie wiadomo, kiedy możemy sobie zrobić krzywdę albo komuś. Nie daj Boże się coś stanie, to zawsze mamy apteczkę. Octanisep. Mamy bandaż opatrunkowy wodoszczelny, zapakowany tak dosyć próżniowo, jest w środku powietrze, jest wodoodporny i zwykłe plastry, jakbyśmy gdzieś maszerowali, jakiś odcisk czy jakieś drobne skaleczenie, takimi plastrami opatrunkowymi zabezpieczymy naszą ranę octaniseptem odkazimy. W środku skręciłem tą pochwę na takie śruby. Może się komuś to przydać, jakby robił nóż, a raczej jakby miał nóż, a chciałby taką pochewkę dorobić. To skręciłem na takie śruby stożkowe. Dobra, chowamy wszystko. Nie jest to za wielka apteczka, miałem włożyć tutaj folię NRC, ale stwierdziłem, że taki zestaw ma rany, w razie jakby coś się stało, się bardziej przyda. A folię życie posiadam w swojej głównej apteczce, w plecaku. Tu mamy przytroczone krzesiwo, które wcześniej miało inne miejsce, możecie w poprzednim filmie zobaczyć. No i tu jest moja komora taka druga, zapinana na taką zapinkę i znajduje się w niej zestaw przetrwany. Jest to zestaw SI, puszkę kupiłem od SI i zwykłą zapalniczkę Bika w razie W, jakby coś się stało. No dobra, to teraz może
pokażę, co znajduje się w środku tego zestawu. Puszkę zabezpieczyłem takimi Ranger Bandsami, zwykłą dantką rowerową. No i tak wygląda nasza puszeczka, jest naprawdę mała. I w środku znajduje się mój aktualny zestaw przetrwania. Możecie sobie porównać, na wcześniejszym filmie to się zmieniło, na pewno jest dużo bardziej odchudzony, tamten był dosyć rozbudowany i stwierdziłem po roku czasu, że trzymam tam mnóstwo niepotrzebnych i niewykorzystanych rzeczy, które nie mają, u mnie nie mają takiego przeznaczenia. Tu mamy krzesiwo. Taki, to był bryloczek na kluczy, na klucze z krzesiwem. Kupiłem to gdzieś na jakiejś aukcji na Allegro, ale przerobiłem go. Dorobiłem taki pomarańczowy paracord, żeby był widoczny. Gwizdek. Mamy mały kompas guzikowy. Dobrze pokazuje, bo już go sprawdzałem. Mocną nić, tratwę taką, bardzo wytrzymała. Tu mamy zestaw na ryby, żyłkę. Tampona do wykonania jakiegoś prowizorycznego filtra wody, czy nawet do rozpalenia ognia. Prezerwatywę. Do przenoszenia wody, do zabezpieczenia naszego ekwipunku w razie jakbyśmy pokonywali jakieś przeszkody wodne. Światło chemiczne, to jest taki świetlik, można powiedzieć, wędkarski. I mamy tak, tabletki do odkażania wody, tu jest dosyć sporo tych tabletek, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I jedna tabletka na 1 litr wody, tą wodę odstawiamy i pół godziny musi taka woda poleżeć i ta tabletka uzdatnia naszą wodę do picia. Ale dodatkowo mamy jeszcze igłę do szycia, dosyć duża, wielka. I na samym dnie puszki mamy haczyki wędkarskie. Puszka może nam służyć jeszcze jako lusterko sygnalizacyjne. Możemy bez problemu taką puszką odbijać światło. Ale co jeszcze chciałem powiedzieć, w tej puszce planuję na samym dnie zalaminować i nakleić numery telefonów najbliższych członków rodziny w razie jakby coś się stało. Czy nie daj Boże bym zgubił telefon, czy coś. Czy ktoś by mi ukradł, czy coś, to w takiej puszce na samym dole będę miał numery, żeby można było z nich skorzystać. Co jeszcze chciałbym do tej puszki wrzucić? Myślałem nad jakimś małym spławikiem. Wybiorę się do sklepu wędkarskiego i postaram się jakiś taki spławik znaleźć, żeby bez problemu wszedł do naszej puszki. No i na razie wam powiem, że ten zestaw wydaje mi się bardzo praktyczny, bo przede wszystkim mamy w nim ogień, czyli mamy krzesiwo. Rozpalimy bez problemu ogień. Mamy nawigację, możemy użyć kompasu, tabletki do uzdatniania wody. Uzdatnimy wodę do picia, czyli mamy wodę. Prezerwatywa do przenoszenia wody. No i co jeszcze by tu można było dorzucić? Jakiś mały, cieniutki drucik, żeby zostawić jakieś wnyki. W razie jakby było trzeba kiedyś skorzystać z wiedzy survivalowej i zostawić. No myślę, że taki drucik byśmy mogli bez problemu użyć. Jeszcze będę musiał właśnie taki drucik i spławik tu dorzucić i myślę, że zestaw będzie skompletowany. Jeśli wy macie jakieś pomysły, coś co jest praktycznego w takim zestawie przetrwania, to proszę o dodanie komentarza pod tym filmem. Na pewno skorzystam z wiedzy, którą wy macie i może mi coś ciekawego podpowiecie. Puszeczka sama w sobie jest naprawdę świetna. Możecie ją kupić na Allegro wpisując ESI w przeglądarce i tam na jakiejś aukcji znajdziecie taką puszkę. Sami widzieliście mój zaktualizowany
zestaw przetrwania. Puszka sama w sobie jest naprawdę niewielkich rozmiarów i bez problemu ją przeniesiecie w każdej kieszeni. Ja akurat doczepiłem samodzielnie taką saszetkę do mojej pochwy od NS1. Ma tam fajne miejsce i przeznaczenie. Możecie sobie porównać ze wcześniejszym moim filmem, jak wyglądałem zestaw przetrwania, co się zmieniło, jak go zaktualizowałem. Na pewno go odchudziłem, bo jest dużo mniej rzeczy i dużo bardziej praktyczniejszych rzeczy, bo przynosiłem w tamtej dużo rzeczy, które nie miały zastosowania. Wybrałem się dzisiaj, bo planowałem nagrać film o szkole. Może gdzieś tu znajdę jakieś brzuski, to jeszcze uda mi się leśną apteczkę, poradnik Preppersa nagrać. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. A Was zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jeśli się podobało, proszę o zostawienie łapki w górę. Dziękuję za uwagę. Cześć!